Olsztyn leży trochę daleko od Warszawy, ale u nas także wydawane są czasopisma, które no, mają jakieś znaczenie na rynku światowym. Mamy kilka czasopism na liście filadelfijskiej. Jak mówiłam, myślę tutaj o czasopismach, które są czasopismami wydawanymi w zakresie nauk biologicznych, bo zupełnie się nie orientuję, jak to jest w innych naukach, naprawdę nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o czasopisma biologiczne, to oprócz naszego czasopisma, prawda, Reproductive Biology, którego pierwszy numer został wydany w lipcu 2001 roku, więc to jest bardzo młode czasopismo, bardzo niedawno. Młode. Bardzo, tak, ono ma 11 lat w tej chwili. 33 numer buduje na marzec, 32 się w tej chwili wydaje, to jest 30 z numer z marca z tego roku. 11 tom. Jeden rok to jeden tom. Idea tego czasopisma, wiesz, to był rok 97, 98, 99, czyli grupa założycieli Towarzystwa Biologii Rozrodu w Polsce. I to są tacy ludzie, jak na przykład profesor Adam Zięcik, obecny dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. To są tacy ludzie jak pani profesor Stokłosowa, która jest obecnie i przez pierwsze lata cały czas była redaktorem naczelnym tego czasopisma i cała grupa innych, tak zwanych w cudzysłowie powiedzmy rozrodowców, stwierdziła, że takie towarzystwo jak Towarzystwo Biologii Rozrodu powinno powstać i takie towarzystwo powinno mieć swoje czasopismo. No i oczywiście dwa lata po powstaniu towarzystwa powstało to czasopismo. Ja dostałam wtedy propozycję bycia po polsku to się gorzej nazywa, po angielsku to jest managing editor, po polsku to jest sekretarz redakcji. Mi się ta druga nazwa gorzej podoba, bo ona jest taka bardzo biurowa, a praca zupełnie, no jest też biurowa oczywiście, ale jest też twórcza, więc po pierwsze mi się bardziej podoba, nie tylko ze względu na językowe walory. Nie wszystko da się przełożyć z języka potocznego na ten język naukowy. One mają niby takie same słowa, ale czasami mają inne zupełnie znaczenie. No, dokładnie tak jest i w tym przypadku sekretarz redakcji, no taka funkcja jest jakby moja. Ale zaczęłam, zrobiłam tu dygresję i w tej dygresji się pogubiłam, a zaczęłam od tego, że to Reproductive Biology, istniejące 11 lat na rynku, czasopism nie jest jedynym czasopismem w Olsztynie, które jest na liście filadelfijskiej, czyli, a to jest następna rzecz, co to jest lista filadelfijska, prawda, bo ludzie zupełnie tego nie wiedzą. Czy to w formie ustnej, czy to w formie pisemnej, zawsze to jest jakaś dyskusja. I są to wreszcie, jest to komunikacja poprzez pisanie artykułów naukowych, które to artykuły są przygotowywane do druku. To nie jest tak, bo może tak przeciętna osoba nie wie, jak jest przygotowany artykuł naukowy do druku. Więc to, że autor napisze i go wyśle gdzieś, bo uzna, że on się tam nadaje i ocenia bardzo subiektywnie swój artykuł, to trochę za mało. Ten artykuł jest poddany ocenie. Ta ocena to jest, to się nazywa po angielsku peer review system, czyli najlepiej to chyba można przetłumaczyć jako ocena przez kolegów, czyli koledzy oceniają to, co on napisał. To nie są jego koledzy, może prywatnie, raczej nie są, bo wtedy nie powinni oceniać, ale są to koledzy naukowcy. Czyli redaktor, który dostaje taki artykuł, wysyła go do dwóch, czasem trzech, rzadko jednego, ale do, przynajmniej średnio do dwóch innych naukowców na świecie, którzy zajmują się podobną tematyką. I ta dwójka ocenia artykuł. Ocenia, czy on jest merytorycznie poprawny, czy on wnosi coś nowego do nauki, czy on jest tylko powtórzeniem, czy on napisany jest przejrzystym dla naukowca językiem i czy pokazany materiał, czy na pokazany materiał, to jest następna rzecz, którą nie wszyscy przestrzegają, jest pokazany w taki sposób, że łatwo się go przyswaja, a nie, że trzeba 5 dni go studiować, żeby zrozumieć, więc musi być jeszcze ten sposób przedstawienia bardzo ważny. I teraz po tej ocenie tych recenzentów, tak to nazywamy, kolegów, ekspertów z danej dziedziny, ten artykuł wraca do redakcji i redaktor wysyła te recenzje ze swoim jakimś tam listem, wstępnym słowem do autora. Autor poprawia artykuł, chyba że recenzenci powiedzą, to jest kiepskie, to jest słabe, odrzucamy, w ogóle wtedy wysyłamy. Ale jeżeli mówią, to nie jest najgorsze, ale to i to i to i to trzeba zmienić, prawda? I te wszystkie uwagi wysyłamy do autorów, autorzy poprawiają. Bardzo często, w 90% wysyłamy jeszcze raz do recenzentów, czy poprawki tym autorom się tych autorów, tym recenzentom się podobają, czy są usatysfakcjonowani, czy dalej widzą poważne błędy, które uniemożliwiają opublikowanie tego zeszytu.
No i w końcu, czasem jest nawet 3 razy, kiedyś jako autor sama to przeżywałam, jako recenzent, jako redaktor staram się tak nie robić, ale jako recenzent, jako autor tak. Po 2 czy 3 nawet próbach tej poprawiania tego, tak, czyli nie próbach, a konkretnym poprawianiu artykułu, doprowadzania go do stanu takiego idealnego, artykuł może być opublikowany i wtedy jest dostępny, powinien być dostępny, chociaż to jest następna kwestia i tutaj możemy dyskutować sobie, czy to jest dobrze, że musimy na przykład płacić za niektóre artykuły, prawda? Ale ktoś musi ponosić koszty. Ale ktoś musi ponosić koszty, bo kosztuje, wydawanie kosztuje, prawda? Wydawanie albo kosztuje. Instytucja bierze na siebie koszty, stąd nie chce drukować byle czego, dlatego są te recenzje, albo na zasadzie czytelnika, który chcemy, żeby się ukazywało, więc to różnorodnie jest zrobione. Jeżeli będziemy byle co drukować, to nie ma sensu. Tak, my nie mamy czasu. Przy tym zawale informacji, jakie mamy w tej chwili, my nie mamy czasu czytać byle czego. My mamy prawo, jako naukowcy, dostępu do artykułów dobrych. Do takich, które wzbogacą naszą wiedzę, które czegoś nas nauczą, a nie do powielania czegoś czy do słabej nauki, tak? No stąd to rozróżnienie na czasopisma z górnej półki i z dolnej półki, stąd ta lista. No i czasopisma muszą być jakoś oceniane. I oczywiście ten system oceny to jest zupełnie inna. Natomiast muszą być czasopisma oceniane i taki system oceny, światowy system oceny istnieje. I jak się wejdzie na tą wyższą półkę w wyniku tej oceny, która trwa, żeby było jasne, to nie jest coś, co trwa 1, 2 czy 3, to trwa od 5 do 7 lat. Czyli dopiero po 3 czy 4 latach istnienia można zacząć się starać o tą ewaluację na tym światowym poziomie, tak? Przez te jednostki jest kilka takich jednostek. Najważniejsze znaczenie w tej chwili ma taka instytucja, która się nazywa Thomson Reuters i jest w Filadelfii. Ona przejęła rolę takiej instytucji, która kiedyś się nazywała Instytut Informacji Naukowej. Instytut Informacji Naukowej. Teraz to się nazywa Thomson Reuters. I oni robią bardzo dobrą robotę, chociaż są przeciwnicy takiej oceny też. Także nic nie jest proste i jasne, więc nie wszystko na raz tutaj nie poruszymy wszystkiego, ale ocena jakaś chyba musi być. No i rzeczywiście każdy chce publikować w lepszych czasopismach, bo ludzie czytają te lepsze czasopisma chętniej do nich sięgają i przede wszystkim wierzą w to, co w nich jest. Mają duże zaufanie. Tak, rzetelność, a poza tym wszystkiego się nie da przeczytać. Wybieramy, jakiś wybór robimy. Wybór robimy w oparciu o to. Każdy w swojej dziedzinie powie, które czasopisma zawsze zagląda do nich, prawda? I szuka tam artykułu. I ja bym chciała, żeby to czasopismo było jednym z takich właśnie czasopism. Dojście do rozpoczęcia systemu ewaluacji kosztowało nas 6 lat pracy. W 6 roku w końcu po dwóch latach próśb jakichś i tam, żeby nas zaczęto monitorować, takie monitorowanie i taka ocena się zaczęła. Czyli to się zaczęło gdzieś w 2006 roku. W 2007 jakby był pierwszy etap tej oceny, w 2008 drugi, w 2010 trzeci. I efektem tego jest właśnie coś, co nazywamy tak zwanym współczynnikiem wpływu, tak, z angielska impact factor, który od 2 lat już mamy. To jest jakby teraz najwyższym. Teraz będziemy pracować, żeby on wzrastał. Więc najważniejszą osobą, jeśli chodzi o powstanie czasopisma i sprzyjanie czasopismu w sensie finansowym i tworzenie tych finansowych podstaw, no nie oszukujmy się, bez pieniędzy nic nie powstaje. No. To jest pan profesor Adam Zięcik, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności. To jest i pomysłodawca, i jeden z współtwórców czasopisma. Ojcem jest czasopisma, na pewno pan profesor. Matką jest pani profesor Stokosowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest profesorem już teraz na emeryturze tego uniwersytetu, ale ciągle w miarę swoich możliwości jest bardzo, bardzo aktywna. Olsztyn w komitecie redakcyjnym, Szczecin, Poznań, ale widzę Japonię. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Hiszpanię, Portugalię, to jest rada redakcyjna, tak się to fachowo nazywa. Mamy ludzi na z całego świata. W tej chwili może z Azji mamy pewien niedobór, ale to naprawimy. Naprawimy, bo to wszystko jest kwestia też rozwoju czasopisma, prawda? Myśmy zaczęli jako właśnie manufaktura z niczego.
od zera. W tej chwili gdzieś tam osiągnęliśmy taki pułap, że prowadzone są rozmowy z dwoma wydawnictwami dużymi, światowej rangi. Nie zdradzę, bo nie podpisane są umowy, więc nie mogę, ale bardzo zaawansowane i ja myślę, że umowa w styczniu już zostanie podpisana, czyli wejdziemy jakby w obszar dużego wydawcy, co daje nam dużo, bo daje nam dostęp do profesjonalnej platformy wydawniczej, takiej internetowej, daje nam możliwość korzystania z ich promocji, daje nam możliwość korzystania z ich zespołu ludzkiego do pomocy wydawniczej, językowej i tak dalej. To jest naprawdę dużo. No nie mówiąc o możliwościach analizy, prawda? Na przykład ile razy jaki autor był cytowany i tak dalej. Takie statystyki też są ważne. Także będziemy mieć, ja nie wiem, chyba ze 100 egzemplarzy. Po to, żeby mieć na promocję, po to, żeby pewnym jednostkom oceniającym rozdać się i żeby w archiwum zostało, prawda? Czyli od przyszłego roku będzie głównie wersja elektroniczna? Od połowy przyszłego roku będzie wersja elektroniczna. Zmieniamy format na bardziej taki profesjonalny, na A4 i będziemy wydawani 4 razy w roku. Wydawaliśmy się do tej pory, że tak powiem, 3 razy w roku. Także jest rozwój. Czyli będzie częściej i łatwiej dostępny nawet w smartfonie. Wystarczy tylko kliknąć i czytać w autobusie. Czytałam ostatnio, bo fajnie by było, gdyby można było wszystko dostawać za darmo, prawda? I żeby wszystkie artykuły były online. I ja tak do końca jeszcze niedawno nie mogłam się z tym pogodzić, no ale rzeczywiście no, ktoś mi uświadomi, no pomyśl, że to trzeba, ktoś za to płaci. Trudno być tutaj... No tak, ale pomyślałam sobie, no dobrze, co mają powiedzieć ludzie w krajach trzeciego świata, gdzie naprawdę nie ma pieniędzy na naukę, gdzie nie ma pieniędzy na życie tak naprawdę, prawda? Gdzie ludzie głodują. I na przykład jedno z wydawnictw mi powiedziało, że przedstawiciel wydawnictwa oczywiście powiedział, że mają inną politykę w stosunku do Ameryki Północnej, Europy, Japonii, a inną do Afryki na przykład. Że wiele rzeczy tam jest jakby promowanych i w zasadzie za darmo. Ich dobra księgarskie są przekazywane. No co jest pozytywne, no, że też się starają, prawda? Chociaż wiadomo, że wydawnictwa to są instytucje, które muszą zarabiać. Kto publikuje? No ponieważ to jest czasopismo biologiczne i ukierunkowane na rozród, to publikują tutaj pracownicy wydziałów biologii, wydziałów medycyny, wydziałów weterynarii na całym świecie. No. Czyli praktycznie ze wszystkich kontynentów? Ze wszystkich kontynentów. Mamy artykuły w tym tylko numerze, to jest akurat jeden, który to jest numer, to jest pierwszy z tego roku. Tutaj mamy Kanadę, Polskę, Afrykę Południową i Australię. W numerze drugim mamy, że tak spojrzę na autorów, z tego co będę pamiętała, też jest, znaczy jest, są jest Polacy, Nigeria, Chiny, Polska znowu, Francja i Hiszpania. Drugi numer od początku istnienia czasopisma, nie licząc dwóch suplementów, w których się nie specjalizujemy, ale dwa suplementy popełniliśmy. To właśnie 34. Czyli tak, sprawdzimy, czy jest w internecie. Zobaczymy, czy już został wrzucony, bo to nie ja wrzucam oczywiście, bo to jest podział jakichś zadań. Czy jest już wrzucony w internet? Samo czasopismo. Jest, proszę bardzo. November 2011. I są czasopisma. To jest, mamy tak zwane Invited Review na początek, bardzo sławnego naukowca na poziomie światowym, pana profesora Caro, specjalistę od estrogenów u samców i aromatazy u samców. Zobaczymy, jak on wygląda, ten artykuł. To jest jego streszczenie, a teraz dochodzimy do pełnego artykułu. I co ciekawe, do tego artykułu mogą dojść ludzie na całym świecie, nie tylko przez naszą stronę, która nie byłaby tak znana wcale, prawda? Coś my tu musimy tutaj rozszerzyć, bo coś nie działa jeszcze dobrze, widzę. A to jest, a zobaczymy, jakie piękne rysunki pan profesor Caro przygotował w tym artykule na temat estrogenów w spermatogenezie. O, proszę bardzo. Jakie komórki uczestniczą, jakie związki, jakie części w regulacji procesów hormonalnych doprowadzających do powstania plemników. Estrogeny, nowi gracze w procesie spermatogenezy, to jest nasze życie. Czyli mamy już. Chciałem zapytać się właśnie o tematykę taką, o czym są artykuły. Tak. To znaczy, generalnie tematyka tego czasopisma jest bardzo szeroka i wiąże się z bardzo pojętym
pojętą szeroko biologią rozrodu, czyli są artykuły z endokrynologii rozrodu, artykuł z biochemii rozrodu, z immunologii rozrodu. Czyli dotyczą zwierząt? Dotyczą zwierząt. Większość zdecydowana to są kręgowce. Z kręgowców najwięcej na ssakach. Trochę na rybach, trochę na ptakach. W tej chwili mamy taką pracę, która jest na płazach i gadach, ale jest w recenzji, to jest pierwsza, bardzo niewiele jakoś tutaj się do tej pory ukazywało na ten temat artykułów, chociaż mamy takie zdanie w naszej stronie komitalnej, naszym takim liście do autorów, że możemy także publikować artykuły dotyczące rozrodu bez kręgowców, ale do tej pory dopiero dostałam w zeszłym tygodniu pierwszy taki artykuł i w szoku byłam, bo nie znam ludzi, muszę szukać recenzentów, właśnie zastanawiam się, poznajomy właśnie dzwoniłam, pomóżcie mi znaleźć dobrych recenzentów do tej pracy, bo jednak ta praca też się opiera na znajomościach trochę. Mamy bazę recenzentów oczywiście, ale czasem jest taki zaskakujący artykuł, no i człowiek musi się tutaj bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć dobrego recenzenta. I w końcu lekarze, bo ci Austriacy... I lekarze, i mamy także prace kliniczne, tak, i mamy prace kliniczne dotyczące, czyli prace na ludziach, tak, które są publikowane przez lekarzy. I polskich, i zagranicznych. I w tej chwili właśnie Związek Australijskich Lekarzy, nie zapamiętałam nazwy tego związku jeszcze, zamówił u nas suplement z ich zjazdu, który odbył się latem. No i w tej chwili w zasadzie jesteśmy gotowi do wydania. Czekam na odpowiedź autorów ostatniego artykułu na recenzję. Po prostu. Myślę, że to jest kwestia.